Rzeczywiście nawierzchnia, bo same place to one są tam, Urządzenia. te urządzenia są naprawiane i one tutaj jak gdyby nie zagrażają bezpieczeństwu. Natomiast rzeczywiście to podłoże no, było ono wykonane przez jedną firmę. Ta firma oczywiście, bo gwarancja nawet to jeszcze się okazuje, że jeszcze można było dochodzić, natomiast tej firmy po prostu już dawno nie ma. No nie mamy do kogo jak gdyby się zgłosić, żeby prawda, tą sprawę, żeby zostało to naprawione w ramach gwarancji. W każdym bądź razie teraz nowy budżet zaplanujemy pieniążki na to. Znaczy szkoły też będą partycypowały, bo tam wiadomo też mają swoje fundusze, a my wesprzemy to, tutaj naszymi finansami i zostaną w nowym budżecie zapisane pieniążki na naprawę. No nie wiem, czy to się nie skończy na wymianie tego podłoża na tych placach trzech, bo rzeczywiście one zagrażają no, bezpieczeństwu dzieci. I naprawa tego też jest bardzo skomplikowana, kłopotliwa, ale koszty to są spore, bo my to już szacowaliśmy. Ale oczywiście nad tym myślimy. Myślę, że powinno być na nowy sezon. Dzieci powinny być wpuszczone na te place już w bezpiecznych warunkach. Nie powinno być tam problemu. No teraz na okres zimowy, no to te place i tak rzeczywiście będą przymknięte. Natomiast chcemy, żeby z wiosną były gotowe. To jeszcze będzie zależało od tego, w jakim zakresie to zrobimy. Taki pełny zakres naprawy tego placu, to jednego to jest około 30 tysięcy. To jest spore pieniążki. No. Natomiast oczywiście to jest taka wersja no, pełna. Zobaczymy, czy i to wersja z takim podłożem już no, takim, które na pewno nie ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu. Na pewno trzeba będzie to tak zrobić, żebyśmy nie musieli wracać po 3-4 latach, tak jak to w tej chwili jest, no bo po co wykonywać coś, co za chwilę jest uszkodzone. Musimy to wykonać w tej chwili tak, żeby to już było służyło tym dzieciom na znacznie dłużej. No, pewnie, że naprawy są konieczne, bo te urządzenia też ulegają uszkodzeniu, psują się, ale będziemy się starali. Teraz te urządzenia udaje się utrzymać w takim należytym stanie, natomiast z tym podłożem rzeczywiście jest problem, ale postaramy się to zrobić.